Cześć i czołem, za nami siódma kolejka wiosennego sezonu ESL Mistrzostw Polski. Czas na tradycyjne podsumowanie. Poniedziałek, grupa A, tylko dwa spotkania, które nie przyniosły nam satysfakcji. No tak, jednak tutaj oba mecze mocno zdominowane. Rozpoczęliśmy od spotkania Forsaken kontra Pact na Nuke'u, gdzie Pact pokazało, że na tej mapie sporo czasu ostatnio trenowali. Nie dość, że w poprzednim meczu zaprezentowali nam genialną grę w obronie. Tak, w tym meczu świetny atak, przede wszystkim gdzieś tam gra Lunatica i Tao wyglądała bardzo dobrze. Tak, w kolejnym meczu Wisła zdominowała Ungentium, pokazując, że gdzieś ten mecz podczas inauguracji nie był przypadkowy, jeżeli po raz drugi Wisła tak miażdży Ungentium. Za to w czwartek w grupie B aż cztery spotkania i tutaj zdecydowanie nie zabrakło emocji i satysfakcji. Działo się dużo więcej, co zresztą możemy zobaczyć po samych wynikach. Pierwsze spotkanie, które mieliśmy okazję komentować, które mieliśmy okazję oglądać, to właśnie Game Agents kontra Impression. I tu akurat zwycięstwo ekipy Game Agents, co ciekawe, do której powrócił Axejo. To była dla nas niespodzianka do samego końca, właściwie dowiedzieliśmy się tego dopiero przed samym meczem. I mimo że zawodnicy Impression mieli naprawdę dobry start, to po zmianie stron no nie wiedzieli, jak skutecznie mają zaatakować. I to wszystko Game Agents było w stanie wykorzystać, jednocześnie wygrywając spotkanie z Impression po raz kolejny. Dokładnie, w kolejnym meczu Thunder Flash. Wydaje mi się taka niespodzianka akurat tej siódmej kolejki, mimo że oba spotkania przegrane, to w obu meczach była walka z rywalem, który był przeogromnym faworytem. Ale przejdźmy typowo do Vertigo. Tam na początku lekkie kłopoty techniczne, ale potem przeszliśmy już bardzo płynnie do spotkania i Illuminar, które dopiero w ostatniej rundzie widać było, że miało plan na swojego rywala, by przyspieszyć, bo każda wolna gra Illuminar była pięknie rozbijana właśnie przez ekipę Thunder Flash. Na koniec Honoris, które rozgrywało dwa swoje spotkania, najpierw z ekipą Anonymo, a później z ekipą Thunder Flash. I tutaj właściwie nie widzieliśmy się czego spodziewać, bo jednak Honoris do tej pory nie prezentowało tak dobrego poziomu, ale jednak te dwa mecze udało się wygrać. Na Daście 2 rewelacyjna gra w pierwszej połówce. Oni wręcz dominowali, grali bardzo agresywnie po stronie defensywnej, z tym Anonymo sobie w ogóle nie radziło, ale jednak po zmianie stron Honoris miało ogromne problemy, żeby skutecznie zaatakować. Dopiero właściwie w samej końcówce pokazali, że potrafią też właśnie i przyspieszyć, zbudować przewagę i wykończyć mecz. Bo jednak były takie rundy, gdzie oni podkładali bombę, mieli przewagę liczebną, a mimo wszystko Anonymo miało swoich bohaterów. Na przykład Demo, który właśnie takiego klacza potrafił wygrać. W kolejnym spotkaniu Honoris wydawało się, że w CT zrobi dużo więcej. Na Nuke'u przeciwko Thunder Flash okazało się, że Thunder Flash stawia naprawdę dobry ten opór, duży ten opór, ale co ciekawe, Honoris w ataku było w stanie to wszystko wykończyć. To myślę, że była dla nas taka mała niespodzianka, bo spodziewaliśmy się też takiej agresywnej gry na Nuke'u w CT, jak na Daście 2 w przypadku Honoris. Zobaczmy, jak po siódmej kolejce prezentuje się tabela grupy A. Pierwsze miejsce okupuje Wisła All In Games Kraków i nie zamierza chyba tego miejsca oddać już do końca. Tutaj bez większych zaskoczeń Wisła no zdecydowanie daje sobie okazję do tego, by awansować oczywiście na same finały. Tak jednak walka o drugie i trzecie miejsce wydaje się, że będzie zacięta do ostatniej kolejki. Tutaj Pact no troszkę się odbudowało po bardzo słabym wejściu, szczególnie po naszej inauguracji w Katowicach. Tak teraz wyglądają już zdecydowanie lepiej i pytanie, czy uda im się utrzymać formę do samego końca. W grupie B również nastąpiły pewne roszady. Zerknijmy, jak prezentuje się tabela. Illuminar akurat wciąż na pierwszej pozycji, po tym jak właśnie udało się wygrać spotkanie z Thunder Flash, ale jednak od samego początku, czy prawie od samego początku tej grupy mówiliśmy, że jest tutaj ciasno. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej, bo no co prawda Game Agents wciąż jest też wysoko, ale właśnie przede wszystkim ten awans Honoris. Oni za te dwa ostatnie spotkania zgarnęli 6 punktów i z tego 5 miejsca w swojej grupie awansowali na miejsce 3. I gdybyśmy teraz mieli to kończyć, to oczywiście Honoris awansowałoby do playoffów. Tradycyjnie były heheszki, śmieszki, wywiady, dlatego warto nas oglądać. Wracamy do Was już w poniedziałek. Mecze startują o godzinie 18. Dziękuję Wam panowie za to podsumowanie i do zobaczenia. Cześć.